Siemaneczko, z tej strony Kacper 2002 i witam was już w kolejnym odcinku z serii Farming Simulator 2015. Jest to trzeci odcinek. A w dzisiejszym, takim bardziej polskim odcinku, będziemy zajmować się prasowaniem kostek. Tamte pierwsze dwa były takie bardziej zagraniczne, więc ten będzie taki bardziej polski. Myślę, że dobra odmiana. W takim razie zaczynamy, ruszamy i będziemy czytać sobie pytanka od widzów. Tych pytanek mamy całkiem sporo, więc będzie co robić. Także czytamy pierwsze pytanie. Co sądzisz o meczu Polska-Portugalia? No, oglądałem ten mecz, muszę się przyznać. Było naprawdę grubo. Odpadliśmy niestety po serii rzutów karnych, ale muszę pochwalić bardzo nasz zespół, ponieważ poprawiliśmy się bardzo w przeciągu tych 4 lat, bo Euro 2012 było po prostu tak zjechane przez naszą kadrę, że nie wiem, jak to określić. Wtedy chyba jedyny mecz, jaki zremisowaliśmy, to był z Grecją, a przegraliśmy z Ukrainą i z Rosją, to naprawdę bardzo słabo. A w tym roku eliminację przeszliśmy bardzo spokojnie, wyszliśmy z tego, dostaliśmy się na Euro. W pierwszym meczu pokonaliśmy Irlandię, później z mistrzami świata zremisowaliśmy, później jeszcze wygraliśmy z Ukrainą, później przeszliśmy już do 1/8 finału, czy jakoś tak, nie wiem, jak to się mówi, no i wygraliśmy ze Szwajcarią, naprawdę to był dopiero ekscytujący mecz, później w ćwierćfinale, to takiego czegoś to chyba od 10 lat nie było. Nie pamiętam już od ilu, ale o coś tam mówili. Więc naprawdę poprawiliśmy się w tych latach, jak nie wiadomo co, naprawdę gramy o wiele lepiej. Więc bardzo, bardzo dziękuję, że za te emocje i w ogóle za to Euro, że naprawdę bardzo dobrze grali. I tak zaszliśmy bardzo daleko, jak na nasze umiejętności, więc będzie teraz coraz lepiej. No i kolejne pytanie. Będzie gra z widzami? Nie będzie, bo jak kiedyś miała być, to nikt nie chciał ze mną wtedy grać, bo ja nawet modpack zrobiłem, mapę podałem i nikt nie wbijał na serwer, więc nie będzie. Mogę z tobą nagrać? No nie możesz, bo nagrywam sam. Masz kierownicę? Jak masz, to jaką i czemu na niej nie nagrywasz? Mam kierownicę, kiedyś na niej nagrywałem, to jest taka sama, co ma Mister Adamo 15. Że tak się pochwalę, ale to jest Tracer Drifter chyba? No tak, Tracer Drifter czy Driver. Nie nagrywam na niej, ale będę nagrywał, bo nie mam gdzie jej na razie zaczepić, ale będę miał gdzie ją zaczepić, to sobie na niej też będę nagrywał spokojnie. No, to tak na to pytanie odpowiedziałem. O, widzicie, już pierwsze pole mamy sprasowane. Pojedziemy sobie na jakieś drugie. To jest tutaj taki niedoprasowany kawałek został, ale to nic. Kolejne pytanie. Masz PS? No co, jest, tak, mam PS-a. Trójkę. Lepszy komp czy laptop? Zależy, jakie parametry. Jaki masz mikrofon? To jest mikrofon wbudowany w słuchawki Tracer Raptor chyba? Tak, Tracer Raptor. To jest ten sam mikrofon, co miał Brączek chyba? W słuchawkach, tak, dokładnie. I Adaś. Jaka mapa jest według ciebie najlepsza? Ciężko to stwierdzić, jest wiele dobrych map. A jedną z najlepszych jest Dolnośląska Wieś. Myślę, że Bolusiowo V7 też się tam zaliczy. I jaki by tu jeszcze zagraniczny, to Holzhausen, bardzo fajna mapa. Różne mapy są fajne, ale to są właśnie moje faworyty. I trzeba powiedzieć, że Słowakia map też jest bardzo fajna. Ale ja ostatnio sobie gram właśnie też na mapach Venturia, bo Wielmoża też jest bardzo fajna, do 15. Kiedy film z Reala? Nie wiem, ale mam materiał na film z Reala, ponieważ byliśmy na Boguchwale.
Mamy dużo ujęć, więc można coś zmontować zawsze. Tylko jakoś nie chce mi się na razie, ale będzie. Gdzieś tak na wakacjach na pewno. Jak myślisz, będzie 1000 subów do końca roku? No na pewno nie będzie. Myślę, że coś około 700 powinno być do końca roku, ale nie 1000. Bez przesady, aż taki dobry to ja nie jestem w tym, co robię. To już było to pytanie. Chciałeś się zabić jakby dwie łapki w górę pod dobrym filmem? No aż tak źle to nie było. Dwóch łapek w górę pod dobrym filmem nie było. Było więcej, o wiele więcej. Jaki sport uprawiasz? No piłka nożna głównie. Nie ma co się ukrywać. Lubię sobie pograć w nogę czasami. A tak poza tym to raczej nic takiego za bardzo nie lubię robić. Jak już to tylko piłka nożna. Lepsze polskie maszyny czy zagraniczne? O kurde, czekajcie. Bo tutaj żeśmy sobie trochę wjechali. Ciężko stwierdzić, muszę ci powiedzieć, ale zależy pod jakim względem. Bardzo miło się jeździ zagranicznymi maszynami. Wygodniej te sprawy, ale polskie maszyny mają ten klimat, więc wybrałbym jednak polskie maszyny. I ostatnie pytanie. Lubisz grać na MP? To może tak trochę dłużej odpowiemy. Zależy z kim, zależy na jakiej mapie i zależy na jakich maszynach. Lubię sobie pograć na takiej typowo polskiej grze. Witam was po krótkim cięciu. Tak jak mówiłem właśnie, lubię grać sobie na MP, ale zależy z jaką osobą, na jakich maszynach. Ja sobie lubię grać tak bardziej po polsku na MP. Że jakaś tam 60 i 30, tak naprawdę bardzo fajnie się gra. Ale nie ma co, na dużych maszynach też czasami sobie lubię pograć, ale nie zawsze. No i co, nie mówiłem wam, ale tworzę nową mapę do FSA 15 Polskę w SV1. Oczywiście bardzo fajna mapa. Taka typowo polska, jest jakieś 50% zrobione. Niedługo więcej informacji tam na fanpage'u. Będzie jedno gospodarstwo, skup, sklep, około 20 pól, różny teren i krowy oczywiście, obornik, gnojowica i te sprawy, karmienie. Więc myślę, że naprawdę będzie fajne urozmaicenie. A Podkarpacie V3 już jest dawno zrobione, myślę, że niedługo wyjdzie. Ale zobaczymy jeszcze, kiedy wyjdzie. No coś tam nam haczy, kurde. I powoli będziemy kończyć ten odcinek. Wszystkie pytania zostały omówione. Więc myślę, że nie ma co przedłużać, tylko jeszcze ostatni przejazd sobie zrobimy. I bardzo fajna ta 60 z tą zmienioną maską, naprawdę bardzo mi się podoba. Bardzo fajny ciągnik, bardzo fajnie wygląda, daje radę. Dobra, to byśmy chyba kończyli już powoli ten odcinek. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Także myślę, że ciekawy odcinek, bo wszystkie pytania zostały bardzo fajnie omówione. Fajna akcja, fajny sprzęt. Jeżeli się podobał odcinek, to zostaw oczywiście łapkę w górę. Pod ostatnim odcinkiem dobiliście 20 łapek. Jeżeli pod tym dobijecie 20 łapek, tak samo w górę. To będzie kolejny odcinek. Czekajcie na mapy w moich wykonaniach. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.